Kiedy na ekrany trafia 3,5 godziny film Martina Scorsese z Leonardo DiCaprio i Robertem De Niro w rolach głównych, wiadomo, że nie ma miejsca na miękką grę. W związku z tym ten odcinek, mówi się, w całości poświęcimy jednemu z przyszłorocznych oscarowych faworytów i na rozmowy o czasie krwawego księżyca zapraszają Julia Taczanowska, Michał Walkiewicz i Łukasz Muszyński. Zaczynamy! Czas krwawego księżyca opowiada o kulisach serii morderstw, których ofiarą przeszło 100 lat temu padli członkowie plemienia Osagów z Oklahomy. Scenariusz filmu powstał na podstawie głośnego reportażu Davida Grana. Michał, pozwolisz, że to ty znajdziesz się jako pierwszy w ogniu pytań, ponieważ miałeś okazję zobaczyć ten film 5 miesięcy temu na festiwalu w Cannes, w zasadzie w takich laboratoryjnych warunkach, jeszcze bez całego oscarowego szumu. Jak po tych 5 miesiącach już, kiedy opadły emocje, wspominasz film Scorsese'ego? Nie wiem, czy lepiej pamiętam film, czy sam seans, bo siedziałem, chyba mówię, pierwszy raz w Cannes, kiedy siedziałem na balkonie, miałem wszystkie nogi podkurczone, byłem zgięty w pałąk i siedziałem 3,5 godziny, nie czułem ud, nie czułem łydek, nie czułem niczego, tak naprawdę od pasa w dół. Natomiast no, cały czas ten film mi się podobał, więc wydaje mi się, że to świadczy o jego klasie, że bawiłem się dobrze i jakoś przetrwałem ten seans. No, na pewno monumentalne dzieło, na pewno taka rzecz, do której będziemy wracać i na pewno taka rzecz, o której będziemy dyskutować i w kontekście w ogóle twórczości Scorsese'ego, bo to jest super ciekawy film właśnie teraz, po Irlandczyku, po Milczeniu i to jest chyba dla mnie najbardziej frapujące w kontekście jego twórczości i tego filmu. No i na pewno ważna rzecz, jeśli chodzi, tak jak powiedziałeś na początku, nie, o przyszłoroczny sezon oscarowy, bo nie wymieniłeś Lily Gladstone, ale będzie trzeba dużo razy wymieniać tutaj Lily Gladstone. Pamiętam, więc mogę rozmawiać, tak bym najprościej odpowiedział. Julia, ty z kolei miałaś okazję zobaczyć film w zupełnie innych warunkach, bo Czas Krwawego Księżyca przychodzi już właśnie w aurze dzieła, które będzie walczyć o najważniejsze nagrody. No i co, dorósł do oczekiwań, czy jednak... Masz parę uwag. Znaczy, parę uwag mam. To jest film, który jest olbrzymim przedsięwzięciem. I ja bardzo przeżywałam ten film. Natomiast no, nie uciekniemy od tego metrażu po prostu, bo moim zdaniem to jest, jakbym miała się do czegoś przyczepić, to jest właśnie to. To jest bardzo ciężki seans, przynajmniej dla mnie był. Ja siedziałam na wygodnym fotelu w multipleksie, miałam dużo przestrzeni na nogi, ale i tak ciężko mi się oglądało, szczególnie tą ostatnią godzinę. To jest bardzo dobry film, natomiast gdyby był krótszy, to by było arcydzieło. A będziemy go oglądać jak serial pewnie ostatecznie, no, tak. No bo w streamingu będzie można go sobie porcjować. Nie? No to jest właśnie ciekawa sprawa, co nie? Że Scorsese na przykład odpiera te wszystkie zarzuty o to, że ten film jest za długi, że come on, ludzie, oglądacie ciągiem 5 odcinków jakiegoś swojego ulubionego serialu, to co, nie wytrzymacie 3,5 godziny przed ekranem kinowym? Wytrzymamy i wytrzymaliśmy. Ale nikt nie zrobi kanapki z ogórkiem w trakcie. To jest prawda. Tylko ja mam wrażenie, że ten film powinien być albo dłuższy właśnie, albo powinien być miniserialem, albo właśnie, tak jak mówiłam, krótszy. Ponieważ mam wrażenie, że ta ostatnia godzina jest tak jakby z innego porządku. Mamy historię właściwie romansu, miłości, zdrady i na końcu wjeżdża procedural, prawda? Wjeżdża Jesse Plemons i niby jakaś kryminalna sytuacja się ma rozwiązać. I ja wiem, że my czekamy, aż źli zostaną ukarani i chcemy mieć to katarzis, które też dostajemy w bardzo ciekawy sposób też, albo nie dostajemy. To są informacje, które są powtarzane nam już. To znaczy my od samego początku wiemy, co się dzieje. I znaczy tam są bardzo ważne rzeczy i sceny są bardzo poruszające, a ja miałam takie poczucie, że jakby dobra, ja już chcę, żeby to się skończyło. No trochę nie ma rozmowy o tym filmie bez rozmowy o zakończeniu, a nie możemy rozmawiać o zakończeniu, bo to spoiler, natomiast no, mogę powiedzieć bezspoilerowo, że ta klamra, która jest w tym filmie, właśnie nie klamra, to jest ta puenta, zamienia go znowu, dodaje jakąś autotematyczną warstwę i zaczyna opowiadać trochę o frajdzie narracji samej, nie? Co z perspektywy tego 3,5-godzinnego metrażu jest znowu, dla mnie było bardzo, bardzo ciekawe, natomiast ten film faktycznie, no, on się przynajmniej dwa razy zmienia mocno, bo najpierw jest jakimś takim czymś etno na granicy dokumentu, jakiejś formy dokumentu, potem zamienia się w to, co Scorsese lubi najbardziej, czyli w gangsterkę połączoną właśnie z jakimś takim no, filmem gorącym od namiętności. Tak. A potem jest to śledztwo, jest ten procedural, jak to nazwałaś, jest ten kolejny taki pivot w tym filmie.
Nie wiem, dla mnie to było dość ciekawe. Może po prostu nie pamiętam tego bólu, nie? Dlatego tak mówię teraz 5 miesięcy po. No to jest właśnie też ciekawa sprawa, bo przypomnijmy, że pierwotnie ten film miał być proceduralnym w całości. Leonardo DiCaprio miał wcielać się w postać agenta biura śledczego, którego ostatecznie zagrał Jesse Plemons, ale on doszedł do wniosku, że to jest nieciekawe. Że lepiej opowiedzieć tę historię z punktu widzenia złoczyńców. Już po seansie na przykład, jakie macie wrażenie? To była dobra decyzja? Czy może jednak warto było pozostać przy pierwotnej wersji scenariusza? Ja myślę, że niewiele takich ról grał Leonardo DiCaprio i też niewiele ról u Scorsese'ego, powiem Scorsese'ego, chociaż powinno być Scorsese, tak mówi sam reżyser, Scorsese. Niewiele zagrał ról, które grał młody De Niro, tak naprawdę, u tego samego reżysera, a to trochę jest taka rola i wydaje mi się, że to było super ciekawe, nie? Żeby zobaczyć właśnie Leonardo DiCaprio w tym wydaniu i zrobić też miejsce dla Jesse'ego Plemonsa, który jest no cudowny w roli tego śledczego i to jest chyba taka rola, która znowu no, przybliża go do jakiejś wielkości, bo nie mam wątpliwości, że to jest aktor, który będzie zgarniał Oscary. Im szybciej, tym lepiej, kto wie, może już za drugi plan w tym filmie. Natomiast nie, no wydaje mi się, że i konstrukcyjnie, jeśli chodzi o to rozłożenie akcentów i aktorskich, fabularnych, to jest naprawdę wszystko bardzo fajnie poskładane. Okej, ja nie miałem na przykład pojęcia, że ten film pójdzie w ogóle w tę stronę, że obserwujemy akcję oczami złoczyńców, bo tak naprawdę bardzo mało o nim czytałem i bardzo mało o nim wiedziałem w momencie, kiedy była premiera w Cannes. Myślę, że dzisiaj po prostu też się troszkę go inaczej już ogląda z tą wiedzą. Tak, no ja znałam tą historię wcześniej, w sensie, że nie czytałam książki, ale obejrzałam taki reportaż właśnie o sagach, tak. I Martin Scorsese i cała ekipa w wywiadach właśnie opowiadali o tym, że cała ta sytuacja z przepisaniem scenariusza, chodziło o to, żeby dać głos właśnie postaci Molly, czyli tutaj granej przez Lily Gladstone. Wspaniale, pewnie dojdziemy do tego. Coraz bliżej, już się nie mogę doczekać. No więc tak, chodziło o to, żeby to była właśnie innego rodzaju historia, bo historie, jak mówił sam reżyser, white saviorów, którzy przychodzą i ratują właśnie rdzenną społeczność od strasznych morderców, mamy już wystarczająco dużo. Z tym, że to jest ciągle spojrzenie, ja troszeczkę czuję, że to jest ciągle spojrzenie właśnie, wolałabym więcej z punktu widzenia Molly niż z punktu widzenia Leonardo DiCaprio, bo on jednak jest głównym bohaterem i on jest tą osobą, która wkracza w tą społeczność i jakby jego oczami widzimy i tą społeczność i jakby cały świat i jakby za nim podążamy. I to jest typowy bohater z filmów Martina Scorsese, taki antybohater, taki człowiek, który właściwie jest rozdarty. My widzimy jego właśnie drogę na szczyt i potem jakby upadek moralny. Martin Scorsese zrobił taki film, jaki chciał i taki, jaki zawsze robi. Chociaż na przykład tuż przed naszym nagraniem pojawił się taki news o tym, że aktorka znana z serialu Rdzenni Wściekli, Devery Jacobs, oskarżyła na Twitterze, teraz na X, przepraszam bardzo, ten film. Tutaj wypisałem sobie takie mocniejsze cytaciki. Ten film był bolesny, wyczerpujący i niepotrzebnie brutalny. Muszę zauważyć, że Lily Gladstone jest absolutną legendą i odegrała postać Molly z ogromnym wdziękiem. Niesamowicie aktorzy rdzennego pochodzenia są jedynym, co raduje ten film. Dajcie Lily Gladstone cholernego Oscara, ale mimo, że wszystkie te role były bardzo mocne, postacie osagów były boleśnie niedopracowane. Jednocześnie biali mężczyźni dostali znacznie więcej głębi. Przyznam jednak, że wolałbym obejrzeć temat na ten film zrobiony za 200 milionów dolarów, ale przez reżysera wywodzącego się z plemienia osagów. I co wy na to? Pewnie. To zdanie jest wewnętrznie sprzeczne. Znaczy, nie ma takiego reżysera, który dostałby takie pieniądze. No to jest problem. Ja bym chętnie też zobaczyła taki film. Natomiast dostaliśmy taki film od Martina Scorsese i mam wrażenie, że on zrobił wystarczająco dobrą robotę. Tak, Lily Gladstone dostanie tego Oscara. To na 100%. Dwa, to że nie duże. Uważam w ogóle, żeby to była postać, która jest jakoś albo niedopisana, albo nie ma w niej głębi. To też ewidentnie, prawda. Zresztą, zwłaszcza w drugim akcie, gdzie naprawdę dużo tego czasu ekranowego zawłaszcza i bardzo dużo tych scen kradnie, co nie jest tylko jakby no efektem jej gry, no ale też po prostu tekstu, który jest napisany w ten ani inny sposób. Po trzecie, no wydaje mi się, że trochę ten film trzeba go jednak rozpatrywać w kontekście tych Vanity Projects, nie? No bo on ma monstrualny budżet, pewnie nieograniczony, bo tak to teraz chyba działa w streamingu i w przypadku Wielkich Mistrzów, że dostają tyle pieniędzy, ile chcą. I wydaje mi się, że na tle też innych filmów, które powstawały w tym jakby nurcie,
Czy Mank, czy nawet Irlandczyk, wiem, Łukasz, że lubisz, no ale wydaje mi się, że to jest film o 2-3 klasy lepszy niż Irlandczyk, że to jest super ciekawe i też w kontekście twórczości Scorsese'ego, która była w takim, od czasu milczenia przez Irlandczyka, była w takim dziwnej, rozliczeniowej fazie. A teraz znowu jest taki powiew jakiejś takiej witalności. Nie wiem, która to już jest młodość w jego przypadku, bo ostatnia była, jak nakręcił Hugo i Wilka z Wall Street, to też była przecież któraś młodość z rzędu. Natomiast nie wiem, no zupełnie nie czuję tych argumentów, znaczy czuję te argumenty, bo pewnie jeśli opowiadasz jakiejś społeczności, ta społeczność może tak jakby przez ten pryzmat na to patrzeć i okej. Okay. Natomiast to są trochę niestety no, zarzuty z cyklu, no właśnie chciałem zobaczyć inny film, nie? Zwłaszcza w kontekście kogoś, kto ma tak silny rys autorski, to jest taki zarzut, no nie wiem, nie, no, nie do końca mi to jakoś siedzi. Podobną uwagę miał koordynator językowy przy tym filmie też. Właśnie do tego nawiązywałem, nie? Że to powinno być skupione na niej po prostu. A waszym zdaniem widać te 200 milionów dolarów na ekranie? Tak. Widać. Oj tak. Czuć pieniądz? Czuć dolara. Nie. Moc dolara. Ja wiem, że oni specjalne jakieś tam obiektywy wynaleźli specjalnie, żeby uzyskać ten wygląd tego filmu. Tak samo widać to w kostiumach, jakby w detalach, scenografii. No, ta scena, kiedy Leonardo DiCaprio przyjeżdża do miasteczka i jest taka szeroka jazda czy panorama, to aż przywodzi na myśl dawno temu na Dzikim Zachodzie, czy takie filmy. No, rozmach jest. Ta kronika też na początku, nie? Że on tak jakby bardzo płynnie przechodzi między tymi quasi dokumentalnymi materiałami do tych elementów czysto fabularnych. Super to jest zrobione. Zresztą też potem, jak ten film się uspokaja formalnie, kiedy właśnie przychodzi do śledztwa i pojawia się ten taki odlinniki Jesse Plemons, to forma tego filmu też trochę idzie za tym bohaterem. Bardzo, bardzo dobrze to wygląda. Nie wiem, jak to przeliczyć na dolary, bo Marvel ostatnio zachwiał mi wszystkim, w co wierzę, jeśli chodzi o widoczność budżetu na ekranie, ale jest to na bogato zrobione na pewno. Czyli co, jeżeli mamy decyzję do wyboru, oglądamy w kinie albo poczekamy sobie na premierę na Apple, bo tam też film docelowo wyląduje, to którą opcję? Ja wybieram opcję do ogóreczka, zdecydowanie, nie? Tak? Że to jest tak. Na pewno będzie jakiś guideline Apple'owski, jak to podzielić, żeby miał najwięcej sensu z perspektywy dramaturgii. I wtedy 3-4 odcinki. No ale ty mówisz dlatego, że widziałeś. Mnie nogi bolały. Tak, i plus, że widziałeś w kinie, ja też widziałam w kinie. Dla mnie to jest na przykład seans. Ale coś w tym jest, że tam są rzeczy, które trzeba zobaczyć w kinie. Absolutnie. Też, może być jak z Romą, że każda opcja jest super opcją. Nie, jeszcze ścieżka dźwiękowa. Przecież ta muzyka, która tam... Robiego Robertsona, zgadza się. Po prostu aż pulsuje ten ekran od tego. No. Nie wiem, ja sobie nie wyobrażam tego, że miałabym ten film po raz pierwszy przynajmniej obejrzeć na małym ekranie, więc ja się cieszę jednak, mimo że następnym razem, jak się wybiorę do kina, to nie wiem, wezmę suchy prowiant i kocyk i namiot. Wszystkie filmy są teraz długie, więc... No, tak. Czyli co, taka wspinaczka na górę, ale koniec końców, jak się już człowiek wespnie, to z wysoka widok jest piękny. Tak, szczególnie, że to jest moja opinia, natomiast ja się spotkałam z wieloma osobami, które wręcz przeciwnie, absolutnie ten długi metraż im nie przeszkadzał i się wciągały i do końca jakby były przyklejone do ekranu, no. Więc to zależy od chyba od indywidualnych możliwości. Preferencji, wytrzymałości, tych lędźwi, czy tam ud, czy... Słuchajcie, film Czas Krwawego Księżyca otrzymał od redakcji Filmwebu znak jakości, więc wiecie, że się podobało. Musiały być co najmniej 3 ósemki. Udało się zebrać. Tak. Więc oceny już was nie pytam, aby nie wydłużać metrażu naszego wspaniałego programu. Dodam tylko, że nieobecnemu Kubie Popielskiemu ten film się nie podobał. Jego zdaniem niepotrzebnie skupiono się właśnie na postaci granej przez DiCaprio, która jest nudna i nie ciekawa. To tak. Tytułem... Nie zburzy nam to matematyki idealnej. Nie. Trójkąta. Dzięki wielkie za uwagę. Julia Taczanowska, Michał Walkiewicz, Łukasz Muszyński. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Mówi się.